Siemano, witam Was wszystkich na kanale Ptasznikozaury. Dzisiaj zajmiemy się nie przeprowadzką, a odświeżeniem terrarium Kochany Brunni Pes. Jest to pająk naziemny, aczkolwiek nasz stwierdził, że będzie naziemny i schował się dokładnie w tej części terrarium pod tym torfem i tam od dłuższego czasu siedzi, ale troszkę to terrarium mu zagrzybiało, więc trzeba mu je nieco wyczyścić. Powoli zaczniemy po prostu odsłaniać kolejne warstwy torfu, aby tego pająka stamtąd wydostać. Nie mamy też co obawiać się jadu tego pająka, ponieważ pająk ma słaby jad, więc w przypadku ugryzienia, no to ewentualny ból w miejscu ugryzienia. O, poruszył się. No, wychodź, wychodź. Dawno go nie widziałem, więc też nie wiem, jak on wygląda. Bardzo ładny. Aczkolwiek mało różowe nogi, więc jest pewnie przed... Idzie! Gdzie jest? Na spodzie stołu. O, teraz jest na brzegu. Uważaj, równo pociskaj. Dobra. O, idzie. Spadł. Nie, nie ciągnij mi, nie ciągnij. Okej. Okay. Nasza kochana Brunni Pes została wyciągnięta z terrarium. Widać, że te nogi nie są tak różowawe, więc pająk jest pewnie przed wylinką. Dlatego wyczyścimy mu terrarium, damy troszkę więcej wody, żeby miał wilgoci. Trzeba czekać, aż wylinieje i wtedy dam Wam aktualizację, jak on wygląda. Okej, trzeba mu troszkę ziemi wrzucić. Miejmy nadzieję, że nie stanie się pająkiem podziemnym. Jeszcze troszkę będę rzucił tego torfu. Proszę, nabierzesz mi. Troszkę mało tego torfu, dlatego damy ciupkę więcej. 6.5 hour later. Dobra, dorzucimy jeszcze troszeczkę torfu. Dobra, sądzę, że w zupełności mu tutaj torfu tyle wystarczy. Chociaż po ugnieceniu mało go się wydaje. Dobra, jeszcze trochę, niech ma gdzie szaleć. Troszkę ugnieciemy. Dobra. Generalnie z tym mchem, zaraz Wam pokażę, jest taki mały problem. Z tym mchem jest taki mały problem, ponieważ on bardzo szybko pleśnieje, dostanie delikatnie wody. No i jest cały pokryty w pleśni. No ale tu damy tak w róg, żeby to terrarium nie było takie puste. Kotek, to są porosty. Dla mnie to jest mech. Dorzucimy troszkę ścinek. Bukowych. Dorzucimy trochę ścinek bukowych. O, się biało zrobiło teraz. Troszkę ścinek kokosowych. Dorzucimy troszeczkę zielonego mchu, aby te terrarium nabrało troszkę na kolorystyce. Ja dam tak, o, tak pokruszę. Trochę jak majlanek w tym wygląda. Dobra. Wydaje mi się, że takie terrarium na chwilę obecną wystarczy. Także przerzucamy pająka. Ok, pająk otwarty. Jeszcze jeden luk. Ładny. Kochana Brunni Pes. Dobra, bądźcie w pogotowiu, ponieważ muszę wygonić tego oto pająka do nowego. Znaczy nie nowego, a odświeżonego terrarium. Okej, okay, pająk chciał współpracować. Dobra, poczekaj. Postaramy się go dla Was przybliżyć. To jest nasza kochana Brunni Pes, pochodząca z Brazylii. Na odwłoku możemy zobaczyć taką charakterystyczną plamkę o, w tej części. No jest to przypadłość tego gatunku. Pająk, no widać, że jest przed wylinką, ponieważ te nogi są troszkę ciemne. Po następnej wylince postaramy się Wam przedstawić aktualizację, jak się pająk zmieni. Także zamykamy go i czekajcie na więcej. Pozdrawiam Was wszystkich. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej.